16 października w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbyła się gala piłkarska podsumowująca kończący się 14 sezon piłkarski turnieju piłki nożnej ministrantów i lektorów Bosco Cup. Podczas gali rozwiązano plebiscyty – odkrycie roku, piłkarz roku i opiekun roku. Piłkarzem roku 2022 w głosowaniu internautów został Maksymilian Świta z Pogórza, zaś w głosowaniu sztabu Bosco Cup Nikodem Cibor z Żyków, przed Jakubem Czupryńskim z Pogórza. Zwycięzcą plebiscytu opiekun roku wśród internautów, jak i sztabu Bosco Cup został Tomasz Dybczyński z Pogórza. To był sezon, gdzie była trylogia, bo trzy mecze finałowe za każdym razem na linii Żyki Pogórze. Ale gdybyśmy tylko zatrzymali się na Żykach i Pogórzu, to byśmy tak naprawdę nie zobaczyli pełni. Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno. Dziękuję za każdego zawodnika, który zagrał chociaż minutę na tym turnieju. To jest piękne. 400 chłopaków przez cały sezon rozgrywało swoje mecze. Tu jak pan Mateusz powiedział, że mogło być tak, że ten turniej się by nie odbył, bo pandemia, ale myśmy zacisnęli zęby i powiedzieli, zróbmy wszystko, żeby spełnić te obostrzenia. I udało się. I udało się i mamy efekt, ten piękny film podsumowujący. Ci chłopcy, którzy tu wychodzili, czekali na to, żeby tu podejść, żeby odebrać tą nagrodę. Ci wszyscy ludzie tutaj zgromadzeni, którzy odbierali coś pięknego, bo to ich dzieci, ich koledzy, ich księża odbierali też tutaj nagrody. Także co można powiedzieć? No kolejny piękny sezon, jak cały turniej Bosco Cup. I ja się bardzo cieszę, że udaje się osiągnąć to, co było zamierzone na samym początku, kiedy ten turniej był w 2009 roku tworzony. Żeby to było dzieło na skalę całej diecezji, obejmowało cyklicznie rozgrywki, no i ta gala, no to jest już majstersztyk. Już jest to takie podsumowanie, ta wisienka na torcie. Przed wami 15. turniej jubileuszowy. Ksiądz już tam szykuje, planuje jakieś niespodzianki. Ja nie chciałbym od razu mówić, bo powiem szczerze, jeszcze wiele rzeczy jest tak, jak się to często mówi, w powijakach. Jeszcze gdzieś tam dopracowanie pewnych szczegółów. Ale chcielibyśmy też podkreślić jakiś wymiar też taki integracyjny, żeby nie tylko była sama piłka, tylko też jakieś takie dodatkowe spotkanie, które doprowadzi do tego, że to będzie naprawdę jubileusz. Chcielibyśmy wszystko jakby tak już potem spuentować, kiedy będziemy obchodzić 15 urodziny, czyli 28 stycznia 2024. No i to jest jakby ciągła myśl na tym, żeby więcej atrakcji dodawać, ale też takie gdzieś marzenie, żeby też może jeszcze więcej tych drużyn chciało grać, bo mamy na razie tylko trzy okręgi, czyli Cieszyński, Kęcki i Żywiecki, ale chcielibyśmy, żeby powstał i okręg Bielski, żeby na przykład powstał okręg Czechowicki, czyli tych miejsc rozgrywania eliminacji więcej po to, żeby ci, którzy już grają na finałach, to już była taka, nie tylko, że to słowo galaktyczna, bo ona gdzieś się pojawiła odnośnie Rajczy, ale oni piłkarsko byli galaktyczni, żeby ta galaktyczność dotyczyła wszystkich finalistów. To byłoby coś pięknego. No i myślę, że Stowarzyszenie Persette wytrzyma ten napór moich propozycji, pomysłów, ale też pewnie oni sami coś jeszcze dorzucą od siebie. O oprawę muzyczną zadbała kapela Beskidzcy z Buje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.